Radio Konieczyka. Tajemnice nazistowskich. UFO. Określone wojska obrony terytorialnej mają stać się piątym rodzajem sił zbrojnych obok wojsk lądowych, sił powietrznych i marynarki wojennej oraz wojsk specjalnych. To jest właśnie tutaj ciekawy pomysł. W skład planowanego WOT-u, czyli wojsk obrony terytorialnej, mają wejść rezerwiści i ochotnicy z organizacji paramilitarnych. Tutaj na początek, by to skomentować, no i zapytać się o naszym kierunku obronności. Naszym gościem jest specjalista nauk wojskowych, pan profesor Jan Otrzelnik. Witamy serdecznie. No właśnie, jak pan ocenia, panie profesorze, taki pomysł? No i... No właśnie, to łatwo jest w planie i też pewnie to jakoś nie znam się, ale będzie pewnie też korygowane z planami obronności sił sojuszniczych NATO, prawda?
Czyli panie profesorze, są to też dobre, ja powiem, na razie jaskółki na przyszłość, mówiące, że tutaj ten program obronności i ten kierunek raczej obronności no, jest dobrze obrany, tak ufamy. Czy te zmiany ilościowe no łatwiej się wprowadza, bo powiedzmy jest... Nie bać się dziadów, jak dziady atakują, bronić się na policji, one się boją policji. No właśnie, czyli strategia teraz, tak powiadamy, jest ważniejsza niż... Żeby też może kierować, trzeba być kim kierować, prawda? To też jest, więc koło się zamyka. I strategia ilościowa, i strategia też tutaj, ta formalna jest bardzo ważna. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę, za przedstawienie problemu naszym słuchaczom. Pozdrawiamy gorąco. Szczerze Boże, dziękuję. Z Państwa naszym gościem był pan profesor Romuald Szeremietiec. Mówiliśmy ogólnie o sprawach obronności terytorialnej naszej ojczyzny i planach utworzenia obrony terytorialnej, która jest właśnie tutaj w zarysie przedstawiona. Dziękuję bardzo. Były to wszystkie tematy w tej części audycji aktualności dnia. Już za chwilę serwis informacyjny w Radiu Maryja, na który serdecznie już pragniemy zaprosić. Thank you.
Dziś mamy poznać skład nowego koła poselskiego z udziałem usuniętych z Platformy Obywatelskiej Michała Kamińskiego, Jacka Protasiewicza i Stanisława Huskowskiego. Według twórców koła dołączą do nich kolejni z obecnych posłów PO. Koło najprawdopodobniej będzie się nazywać Europejscy Demokraci. W kontekście ewentualnego wyjścia z Platformy w mediach pojawiło się m.in. nazwisko Stefana Niesiołowskiego. To pokazuje zasięg i skalę kryzysu w PO, oceniła poseł Beata Mazurek, rzecznik PiS-u. To pokazuje jedno, że Platforma się sypie bez względu na to, czy odejdzie do tego koła, czy przejdzie Stefan Niesiołowski, czy nie. To pokazuje, że Grzegorz Schetyna jednak rządzi Platformą silną ręką. To pokazuje, że wbrew pozorom i wbrew temu, co mówią liderzy, w Platformie wcale nie ma demokracji, bo nie ma swobody wypowiedzi, nie wolno krytykować szefa. Jeśli się krytykuje szefa, to z tej Platformy się wylatuje. Nie dziwi mnie, że panowie tworzą koło, bo przecież w innym klubie parlamentarnym miejsca swojego nie znajdą. I myślę, że tylko koło jest miejscem, gdzie mogą zaistnieć. No nie sądzę, by którykolwiek z klubów parlamentarnych przyjął osoby, które przechodziły z partii do partii, które tak naprawdę wszystkich po kolei krytykowały. Kamiński, Huskowski i Protasiewicz zostali 20 lipca decyzją zarządu PO wyrzuceni z partii za, jak argumentowano, szkodzenie jej wizerunkowi. Protasiewicz i Huskowski odwołali się od decyzji władz ugrupowania do sądu koleżeńskiego Platformy. PO, PSL i Nowoczesna negatywnie oceniają projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Kukiz 15 chce jak najdłuższych prac nad ustawą. Jednocześnie politycy tej partii opowiadają się za pozostawieniem służby celnej w obecnej formule. W Sejmie trwa pierwsze czytanie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która ma skonsolidować obecną służbę celną i skarbową oraz urzędy kontroli skarbowej. Politycy partii rządzącej podnoszą, że KAS jest wymierzona w oszustów podatkowych. Nowe rozwiązania mają usprawnić pobór podatków. Parlamentarzyści Kukiz 15 podnoszą, że podstawowe cele ustawy są słuszne, jednak poddają pod wątpliwość, czy uda się je osiągnąć. Oszustów pełno. Tą służbę celną pozostawić w tej formie, jaka jest. My rozumiemy, podatki trzeba bardzo, bardzo mocno pilnować podatków, ale służba celna to jest ta służba, która zasługuje na większą naszą aprobatę i nie możemy pozwolić na to, żeby tą służbę zlikwidować całkowicie. Mówił poseł Andrzej Kobylarz. Odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu chce Związek Zawodowej Celnicy PL. Funkcjonariusze ostrzegają, że wskutek zmian powstanie chaos organizacyjny i częściowy paraliż w administracji skarbowej i służbie celnej, co może oznaczać spadek wpływów do budżetu. Zbliża się sezon grzewczy, warto już zadbać o okresowy przegląd instalacji grzewczych. Chodzi o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem urządzeń grzewczych należy zadbać o ich właściwy stan. Szczególnie ważne jest czyszczenie kominów, instalacji oraz wentylacji. W wielu przypadkach takie działania pomogą uniknąć niebezpiecznych zdarzeń, a czasami nawet uratować życie. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla
tygodni kilkadziesiąt osób. Zatrucia czadem nasilają się głównie w okresie grzewczym, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Jak groźne mogą się okazać zaniedbania, świadczą statystyki. Państwowa Straż Pożarna w ubiegłym roku odnotowała ponad 11 tysięcy pożarów od urządzeń ogrzewanych na paliwa stałe i blisko 600 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Ponadto w sezonie grzewczym Straż Pożarna odnotowała blisko 4 tysiące zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym ponad 2 tysiące osób poszkodowanych i 50 ofiar śmiertelnych. UNICEF potępił atak na konwój z pomocą humanitarną w Aleppo, w którym zginęli i zostali ranni pracownicy humanitarni. Najlepszym sposobem na uczczenie ich poświęcenia będzie kontynuacja ich pracy, oświadczył dyrektor generalny UNICEF. Dodał, że konwój wiózł niezbędną pomoc humanitarną dla dziesiątek tysięcy osób żyjących w ekstremalnych warunkach. Zniszczona została pomoc medyczna, żywnościowa, edukacyjna i wodno-sanitarna dostarczana przez UNICEF. W wyniku poniedziałkowego ostrzału zginęło około 20 osób, a część ładunku została zniszczona. ONZ zawiesiła wszystkie konwoje z pomocą humanitarną dla Syrii. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryi. Posłańcy pokoju to temat dzisiejszych rozmów nieukończonych, w tym trwam o godzinie 18:15. Nie wytrzymanie żadnych tej sytuacji.
Molekin Z3 Forte do stosowania dietetycznego. Budowniczo wiem, że konstrukcje z dwóch milionów bloków o różnej wielkości i kształcie. Każdy z nich zważył co najmniej. Czasem precyzja wykonania dorównuje dzisiejsze budowlowe. Urna komplanta zachowuje idealny poziom. To lepsze wyniki niż uzyskują współcześnie budowniczo. Odechnienia na poziomie centrala są niezauważalne. Wartość odechnienia w piramidzie nie przekracza milimetra. To, że w starożytności osiągnięto taką precyzję, jest zdumiewające. Nawet dzisiaj daje budowlańców takie wyczyn byłby zbyt wielkim wyzwaniem. Nie za dużo, nie za mało. Są za mniej pieniądze i tak. Piramida przetrwała trzy poważne trzęsienia ziemi. Jedno z nich w XIII wieku zrównało z ziemią Gaza. Wszystko jest na swoim miejscu. W środku nic się nie ruszyło. Ustawiono na osi północ-południe. Od północy odleciło zaledwie 500 stopni. Dopiero niedawno udało się temu wynikowi dorównać. W XVII wieku byliśmy 5 razy mniej dokładni. Meliski to połączenie ziołowych składników. Piramida ma de facto 8 pokłów. Każdy z nich jest lekko wklęśnięty. O czymś takim nigdy w architekturze nie słyszano. Trudno to osiągnąć, gdy każdy z kamiennych głazów jest nieco inny. Zachowanie idealnej równej długości wszystkich czterech boków jest niezwykle trudne. Witam wszystkich serdecznie. Witam także naszego gościa, profesor Kazimierz Szelecik, politolog na Uniwersytecie Jana Kochana w Świdnicach. Dzień dobry panie profesorze. Donosimy dosłownie z ostatnich chwili. W tej chwili trwa jeszcze sejmie konferencja prasowa. Europejski Dzień Prasy, Przemek Kochanowski, Jacek Kutasiewicz, Stanisław Truskowski i Stefan Niesiołowski. Powstanie nowego koła poselskiego stało się faktem i faktem też jest to, że do tego koła dołączył Stefan Niesiołowski, który wczoraj jeszcze od tego tytułu się nie chciał w żaden sposób komentować. Co to oznacza? Zaskoczenie? 20 lat pracy po 12 godzin na dobę i przez 365 dni w roku. W tym czasie ułożono 2 miliony kamieni, czyli kamień co 2,5 minuty. Którego powstanie jest wynikiem zablokowania Grzegorza Schetyna. Wszędzie pracowali zanim jeszcze wynaleziono kogło żelazo czy stanu. Zużywali miedzianych dłut, kamiennych młotów i wyrobną łazik i niezwykłym sprytowi zbudowali jeden z 7 cudów świata, ostatni, który ocalał. Około 47 wieków temu ziny reszty świata zamieszkiwały niemal dzikie plemiona. W Kisie wznieśliśmy piramidę, europejską demokrację. A to wszystko w zaledwie 20 lat przy użyciu unikalnych narzędzi.
Platformy Obywatelskiej Alternatywą. Ale to panie profesorze, ja przypomniałem sobie wypowiedź chyba Grzegorza Schetyny, jednego z jego najbliższych współpracowników, który bardzo wyraźnie mówił o tym, że partia liczy się z tym, być może dojdzie kilku, być może dojdzie nawet kilkunastu posłów, ale tak naprawdę być może za jakiś czas te odejścia okażą się dla partii wzmocnieniem, ponieważ cementują Platformę Obywatelską. A posłowie, którzy znajdą się poza Platformą, mogą mieć problem z tym, żeby w polityce przetrwać. No ja myślę, że to są słowa Schetyny. Może pamiętajmy, że w Polsce znajdują się taki ludzie jak poseł Michałowski, który jest takim przede wszystkim symbolem dawnej opozycji antykomunistycznej, ale był bardzo dużym obciążeniem wizerunkowym dla Platformy. Ale tam znajduje się tak, że proszę się wiesz, który wygrał wybory dolnośląskiej organizacji Platformy Obywatelskiej do Rady Recepcji i czasem i jeden z tych tak, w związku z tym to nie jest tak, że jest takim marginalnym polityki Platformy Obywatelskiej. Ja myślę sobie, że to jest taka sytuacja na wszelki wypadek, jeżeli się okaże, że tego Schetyna będzie zbyt mocno przyciskał szanownego naszej pseudo dyscyplinowania ludzi wokół siebie, to ja myślę, że to jest dość wyraźny stanowisko, że Platformy Obywatelskiej mogą być jakimś punktem odniesienia dla marginalizowanych platform. I myślę sobie, że Grzegorz Schetyna będzie musiał uwładzić bardzo aktywny kurs ja myślę, że to jest także instrument takiego otwarcia na ewentualne przyszłości ewentualnych przyszłości powrót Donalda Tuska na przestrzeni polityczną. Sam fajną opinię Grzegorz Schetyna raczej rząd się Platformy Obywatelskiej przed Donaldem Tuskiem. Ale myślę pan, że jeżeli Donald Tusk będzie wracał do polskiej polityki, to wróci właśnie do europejskich demokratów? Ja nie mówię, że dla polskich demokratów, sobie to podoba błędem. Natomiast ja myślę, że to będzie siła, która będzie bardzo wyraźnie stawiała Donalda Tuska, osoba Donalda Tuska jako swojego możliwego kandydata i będzie mogła organizować w latach 60. 22 państwa postanowiły przenieść I po drugie, jest stworzenie alternatywy dla marginalizowanych Platformy Obywatelskiej przez Grzegorza Schetynę. Tworzy alternatywę i jestem przekonany, że nie kończy się całe słowo na swoje konta. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Profesor Kazimierz Kic, politolog Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A teraz już zmieniamy temat. Pani mecenas Monika Długosz, prawnik, ekspert prawa pracy. Dzień dobry. No i będzie o nowym kodeksie pracy. Ten nowy kodeks pracy to na razie plany, na razie zapowiedzi. W ciągu półtora roku mamy zobaczyć gotowy projekt, który ma podobnie przynieść całkiem sporo zmian. Wiceminister Zieleniecki mówił m.in. o to, że w tym nowym kodeksie zatrudnieni na zleceniach będą mieli prawa pracownicze, więc przepraszam taką inicjatywę. 18 miesięcy, której kolejności to nie jest dużo, ani mało tak naprawdę na kodeks pracy, biorąc pod uwagę, że obecnie ma ponad 40 lat i wymaga dużo zmian, pomimo tego, że nie jest to modyfikowane i sami prawnicy często się z nimi odnajdują. Niemniej z umowami śmieciowymi to nie jest taka prosta sprawa, ponieważ trzeba pamiętać, że umowy śmieciowe reguluje kodeks cywilny. To są tak zwane umowy cywilnoprawne, gdzie stosujemy całkowicie inne prawo, gdzie jest tak zwana swoboda umów, tak? Gdzie mamy artykuł 353 kodeksu cywilnego, gdzie strony same mogą sobie ustanowić stosunek dany. A z kolei pracownicy, gdzie reguluje kodeks pracy, są jakby tymi ramami zamkniętymi kodeksu pracy. I z umowami śmieciowymi jest o tyle, ale weszły pewne zmiany tego 22 lutego. Mianowicie wprowadzenie tej minimalnej stawki godzinowej, która wejdzie od 1 stycznia 2017 roku. Nie jest do końca w mojej ocenie dobre, ponieważ po pierwsze, tak naprawdę może się rozszerzyć strefa szara rynku, tak, że pomimo, że faktycznie zleceniodawcy będą zobligowani do wypłaty wynagrodzenia tego minimalnego 13 zł za godzinę,
gdzie będą musieli to wydać w pieniądze, tak? Po pierwsze, nie będziemy mogli żadnych formy towarów. Po drugie, nie będą mogli inaczej będzie stosować się tak samo jak do pracowników, że nie może się tego wynagrodzenia w żaden sposób zbierać ani przekazać na osobę trzecią, tak? Zamyka to jakby takie pole do zabierania swobodnych umów. Oczywiście jest ten rynek, gdzie ludzie zarabiają tak zwane 6 zł na godzinę i to nie jest w porządku. Natomiast wprowadzanie wszelkich umów cywilnych do umów o pracę też nie jest dobre. Bo kwestia nawet sądowa. Założyć należy, że prawo pracy ma chronić pracownika. Nawet pod tym względem, że w kwestii sporu, pracownik jest osobą słabszą na etapie procesowym, tak? Że nie musi wpłacać odpowiedniego wadu na poziomie kierownictwa. A kwestie przegranej, czyli przegranej zawsze jakby łagodnym sąd patrzy. Natomiast kwestie cywilności, czy zawierania umów cywilnych, jeżeli byśmy założyli, że pracownik, czyli obecny zleceniobiorca, byłby na warunkach umowy o pracę, to dalej stosujemy tak naprawdę prawo cywilne, czyli przepisy kodeksu cywilnego, a ten pracownik nie jest skłoniony do końca, tak? Bo musi spłacić odpowiednie WPS, tak zwane spisowe, musi odpowiednio uargumentować swoje rzeczy w sądzie, tak? To jest ta zapowiedź, o której mówię, że pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnych, czyli na tak zwanych śmieciuchach, nie zawsze to jest sprawiedliwe określone, to też trzeba na to pamiętać. Jeżeli zyskają jakieś uprawnienia pracownicze, no to ich relacje z pracodawcą ulegną ewidentnie poprawie, czy ich sytuacja na przykład prawa będzie zupełnie inna. No, chociażby zapewne, bo ona może się dowiedzieć do kodeksu pracy. Być może. Oczywiście tak, bo plan jest taki, że ogólnie osobom na umowę zielonoprawne, czyli na umowę zlecenia, planowane jest danie urlopu, choćby nawet bezpłatne. Jest zapewnienie tego minimalnego wynagrodzenia. To jest oczywiście dobre w tych marginalnych kwestiach. Natomiast są pewne osoby, które nie mają ochoty, jako samo zatrudnienie prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, czy osoby na umowach zlecenia, wchodzić w teren. Więc kwestia po prostu będzie rozpatrywana co do jednego zawodu. Tak naprawdę. Natomiast jeżeli wracając do zmian kodeksowych, są pewne kwestie, które należałoby zmienić. Przede wszystkim kwestia archiwizacji dokumentów pracowniczych, które od kilku lat ciągle są zmieniane. Natomiast do tej pory jest tak, że pracownicy pracodawcy muszą przechowywać dokumentację 8 lat, tak? Chodzi o dokumentację ZUS-owską, chodzi o dokumentację emerytalną. Oczywiście to jest pracowniczo, ponieważ pracownik do ciągu 50 lat może ściągnąć całą dokumentację od pracodawcy i kwestie emerytalno-rentowe rozpatrzyć, tak? Natomiast w zeszłym roku był postulat wprowadzenia tak zwanego podziału na trzy okresy przetrzymywania. Oczywiście to nie wyszło w życie, tak? Był okres taki, że z chwilą zakończenia pracy można było część dokumentów zniszczyć, tak? Później był okres 5-letni, okresy tych takich związanych z procedurami sądowymi, roszczeniami o odszkodowania, no i okres 50-letni. Wiem, że poseł Morawiecki planuje wprowadzić ten 10-letni termin przechowywania dokumentacji. Nie wiem, czy do końca to jest dobre, wiem, że to też nie jest aprobatą na chwilę obecną, ponieważ zawieranie umów każdorazowo trzeba było się tego pracownika, czy jego kariera rozpoczęła się po 99 roku, czy przed 99. To powoduje też chaos u pracodawców. Byliby zobligowani do przetrzymywania dokumentacji zarówno tej 50-letniej, jak i 10-letniej. Z drugiej strony, no, obligują to też na pracownikach przetrzymywanie dokumentacji, archiwizowanie w dalszym zakresie. Oczywiście zalecam, żeby tak było, żeby tego nie było przetrzymywania dokumentów związanych ze stażem pracy, ale również dokumentów związanych z całym przebiegiem, ponieważ to pomaga emeryturze, tak? I wyliczeniu pewnych kwestii. Jeżeli chodzi o inne zmiany, które możemy się spodziewać, o czym jeszcze warto wspomnieć? O czym warto wspomnieć? Na razie są to tylko zapowiedzi. Oczywiście, tak, to są zapowiedzi. Kolejną kwestią, moim zdaniem, rynek idzie do przodu i trzeba byłoby rozpatrzyć kwestię ułatwienia przepisów kodeksu pracy z zakresu telepracy, czy job sharing. Oczywiście na zachodzie... To jest kompletnie nieregulowane przez polskie prawo? Telepraca nie jest regulowana, natomiast jest tak surowo opisana, że bardzo rzadko jest stosowana w obecnym kodeksie pracy, ponieważ pracodawcy są zmuszeni do kontroli, do sprawdzania, do trzymania się tych niezrych przepisów prawnych. Tak? Natomiast job sharing jest to popularne na zachodzie. Miejmy nadzieję, że rozumie się również w Polsce, jak to za. Pytanie na koniec. Na koniec. Bardzo szybkie i zwięzłe pytanie. Ten obecny kodeks rzeczywiście trzeba napisać w 100% odmowa, nie ma sensu do użycia. Myślę, że trzeba na pewno zmodyfikować kodeks pracy w zakresie rynku obecnego. Rynek się rozwija. Natomiast są pewne regulacje, których bym na chwilę obecną nie ruszała. Nie wylewajmy też dziecko z kąpielą, tak zwanym. W związku z tym boję się, że
jeżeli nie wprowadzimy zbyt dużo zmian, zbyt dużo uprawnień dla pracowników, to spowoduje wielki chaos na rynku, tak? I pracodawca będzie już całkowicie skończony i nie będzie mieć pola tak naprawdę prowadzenia normalnej gospodarki. Na razie to pan nie odbywamy się tylko na pewnych przeciekach, na zapewnionych zapowiedziach, na cele smęku, długość, prawnik i ekspert przez pracę bardziej niż żyła się na pół, ale nie na 4. O takim zapadnięciu będą musiałyby zajść jakieś zmiany wewnątrz. Aktualne wydarzenia, gorące komentarze, szczegółowe analizy, politycy z krzyżowym ogniem pytań prosto z Sejmu, w rozmowie parlamentarnej w Polskim Radiu 24, codziennie od poniedziałku do piątku o 16.15. Ewa Wasolczyk, zapraszam. Jeżeli przedłużymy ich trajektorię, to okazuje się, że uderzają w górę. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Tak jak mówią specjaliści. Jest 14.30. Mimo deklaracji premier i ministra zdrowia, za 3 dni w Warszawie odbędzie się manifestacja porozumienia zawodów medycznych i o tym na początek serwisu. Powiemy także o nowym kole poselskim w Sejmie i założeniu głębokim politykom Platformy Obywatelskiej. W informacjach dnia również Unia Europejska, która zniosła ograniczenia w roamingu dla obywateli państw członkowskich. Katarzyna Okulińska, zapraszam. Deklaracje premier Beaty Szydło i ministra zdrowia nie zmieniają decyzji o sobotnim uczestnictwie pracowników medycznych. Za 3 dni w Warszawie odbędzie się manifestacja porozumienia zawodów medycznych. Głównym postulatem jest zwiększenie nakładów na służbę zdrowia. Wczoraj szefowa rządu obiecała przedstawicielkom Związku Solidarność, że będą kolejne rozmowy i konsultacje dotyczące projektów ustaw, które przygotowuje Ministerstwo Zdrowia. Do spotkania doszło po tym, jak kobiety w proteście pozostawały w budynku resortu, domagały się przyspieszenia wzrostu minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, dr Krzysztof Bukiel, mówi, że uczestnicy manifestacji skierują swoje postulaty do rządu. Zresztą, że minister zdrowia jest w imieniu na konsultacji w rządzie, który mi panuje rozkazy. Tak było zawsze i tak jest teraz. I my będziemy na pewno domagać się od rządu, bo to rząd decyduje, a minister zdrowia o tym, jak to się nakłada. I oczywiście nakłady są tutaj sprawą punktową, a właściwie ta funkcja nakładów była tak ostatnio gwarantowana, bo jeżeli politycy stwierdzają, że nie mogą dać tyle pieniędzy, to niech nie obiecują Polakom, że wszystko będzie żelarnie. W Polsce na ochronę zdrowia wydawanych jest 4,38% produktu krajowego brutto. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że dopiero 6,8% PKB umożliwia właściwe funkcjonowanie systemu. Europejscy demokraci to nowe koło poselskie, które zostało zaprezentowane przed chwilą w Sejmie. W jego skład wchodzą główni politycy Platformy Obywatelskiej Stefan Niesiołowski, Jacek Protasiewicz, Michał Kamiński i Stanisław Kuskowski. Stefan Niesiołowski tłumaczył swoją decyzję tym, że PO zamiast walczyć prawem i sprawiedliwością zajmuje się czystkami wewnętrznymi. Do tematu będziemy wracać w kolejnych informacjach. Bartłomiej Misiewicz nie jest już członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Informację potwierdził w TVP Info wiceminister obrony Bartosz Kowniacki, który powiedział, że jest to naturalna konsekwencja zawieszenia Bartłomieja Misiewicza w funkcji rzecznika MON i innych obowiązkach w resorcie. Na początku września media informowały, że Bartłomiej Misiewicz został powołany do Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wkrótce pojawiły się doniesienia, aby to było możliwe, pod koniec sierpnia zmieniono statut spółki tak, by nie było wymagane ukończenie kursu dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Bartłomiej Misiewicz nie mógł zakończyć, bo potrzeba do tego wyższego wykształcenia, którego nie ma. On sam przekonywał wówczas, że powołanie go do Polskiej Grupy Zbrojeniowej odbyło się zgodnie z prawem. Sprawę bada prokuratura. Unia Europejska zniosła ograniczenia w roamingu dla obywateli państw członkowskich. Wcześniej Komisja Europejska proponowała, by użytkownicy telefonów mogli wykorzystać do 90 dni w ciągu roku. Według Brukseli miało to zapobiec sytuacjom, w której ktoś kupuje tanią kartę SIM w jednym kraju Unii, by korzystać z nią i z niej w innym. Operatorzy sieci komórkowych poinformowali jednak, że są w stanie zapobiegać takim praktykom. Unijny komisarz do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip powiedział, że Bruksela nie chce nakładać żadnych ograniczeń na to, jak długo podróżujący mogą korzystać z roamingu bez dodatkowych podatków. Zastrzegł jednak, że Unia Europejska zdecydowała
stara się wprowadzić pewne regulacje, które mają zapobiegać nadużyciom w tej dziedzinie. Rosyjskie służby bezpieczeństwa zdolne ci dostęp do zaszyfrowanych informacji internetowych. Przeciwko takim praktykom zaprotestował rzecznik praw internautów z Moskwy Maciej Jastrzębski. Służby specjalne i Ministerstwo Telekomunikacji chcą zadać sposób na bezpieczny dostęp do zaszyfrowanych danych internetowych. Jak tłumaczą państwowi funkcjonariusze, ma im to ułatwić walkę z terroryzmem i ekstremizmem. Tymczasem przeciwko takim zabiegom zaprotestował rzecznik praw internautów Dmitrij Mariniczew. Jego opinii w ten sposób naruszone zostanie prywatność użytkowników sieci, a także bezpieczeństwo systemów bankowych. Przy tym dodał on, że według jego wiedzy na dziś nie istnieje technologia pozwalająca na jednoczesną deszyfrację całego internetu. Od kilku tygodni obowiązuje w Rosji pakiet ustaw zobowiązujących operatorów sieci do przechowywania danych, a osobistej korespondencji użytkowniczych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Służy się zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. Temperatura od 13 do 19 stopni. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o 15. Zapraszam. Słowem wszystko. 35 minut po godzinie 14. Polski Radiu 24. Krzysztof Żurowski, na naszym studiu. Kolejny gość. Pan dr Łukasz Mucharski, historyk. Zbioru zastrzeżonego szczepionka. Formalnie zostanie zlikwidowana, natomiast zastrzeżenia tajności na pewno konkretnych dokumentach na pewno zostaną utrzymane. Nie mam żadnych wątpliwości. Jeszcze jedno małe sprostowanie, bo być może moje określenie, którego użyłem, to likwidacja komuś może się skojarzyć z tym, z wysłaniem do zawodowania. Chodzi o to, że zbiór zastrzeżony ma po prostu przestać być zastrzeżony, zostanie odtajniony. Za wyjątkiem pewnych dokumentów, do których decyzję będzie mógł podjąć prezes. To znaczy, powoli jest drobno bardziej skomplikowane. To najprościej mówiąc jest tak, że decyzję w sensie prawnym dotyczącą wszystkich dokumentów podejmuje prezes IPN, bo się znajdują w archiwum IPN i są w związku z tym formalnie zgodnie z ustawą gestii prezesa. To znaczy prezes, mówiąc takim prostym językiem, nadaje określone klauzule danym dokumentom, określone klauzule tajności lub je udostępnia do powszechnego, no, zgodnego z ustawą w każdym razie dostępu. Natomiast zbiór zastrzeżony polega z grubsza biorąc na tym, że do konkretnych dokumentów zgłaszają zastrzeżenia różne służby państwowe, to są przede wszystkim rozmaite tajne służby, takie jak ABW, prawda, takie jak Służba Kontrwywiadu Wojskowego i tak dalej. No to służby dosyć spore w Polsce. I na wniosek tych służb te dokumenty są zastrzeżone i krótko mówiąc prezes je może odtajnić. No, formalnie może je odtajnić kiedy chce, ale w praktyce wtedy, kiedy służby się na to zgodzi. Tak wygląda to, co się w tej chwili dzieje, to jest takie jakby kolegium, jeśli można powiedzieć, przedstawicieli, czy nie wiem, jak to, nikt nie wie, jak to wygląda, to jest bardzo taka skomplikowana, tajna procedura. No w każdym razie przedstawiciele tych służb wspólnie z prezesem IPN, mówiąc dosyć symbolicznie, no bo oczywiście jest bardziej skomplikowane, więcej tych osób w tym bierze udział, zastanawiają się i decydują, które z dokumentów można odtajnić bez szkody dla współczesnego państwa polskiego, a których odtajnić nie można. No to w takim razie wracając teraz niejako do początku tej historii, czym zamyśle miał być zbiór zastrzeżony? Jakie dokumenty miały tam trafiać? No i co, teraz odwołuję się jakoś do pana doświadczenia, do pana wiedzy, co decydowało przykładowo o tym, że dany dokument stawał się dokumentem zastrzeżonym? No bo rozmawiamy na Instytucie Pamięci Narodowej, czyli o instytucie, który w jakiejś mierze zajmuje się przecież przeszłością, historią. Tak, tak, oczywiście to... wie pan, no jakby na to nie patrzeć, prawda jest taka, że na
te dokumenty. Znaczy, jakby najstajniej oślisz to zdjęcie klauzuli tajności z tych dokumentów, albo obniżenie, bo to jest czasem tak dużo. Bo to też, żeby słuchacze widzieli, są cztery klauzule tajności. To znaczy, nie jest tak, że dokument jest tajny lub nie jest tajny, tylko może być zastrzeżony na cztery różne sposoby i każdy z nich jest wyższy, bardziej restrykcyjny. Czyli krótko mówiąc, mniej osób ma do niego dostęp. Dosyć, że najprostsze, znowu tak, żeby nie komplikować tego. Najprościej mówiąc, zastrzeżenia powinny podlegać te dokumenty, które mają wpływ na współczesne działanie państwa polskiego, czyli no taki przykład prosty, dajmy na to, że mamy agenta, który był agentem USB, powiedzmy, i on został w zasobie danej służby, czyli dalej jest wykorzystywany jako agent przez współczesne służby. No i oczywiście nie chce się jego zdekonspirować, bo to może grozić, zwłaszcza jeżeli mówimy o właśnie na przykład wywiadzie czy kontrwywiadzie wojskowym, no to są już poważne sprawy bardzo. To jest jeden przykład. Inny przykład, oczywiście to samo dotyczy oficerów. No, pamiętajmy, że wielu oficerów tu znowu mogą się tam wspierać, czy zbyt wielu, czy za mało, no, ale w każdym razie wielu oficerów przeszło z dawnych służb do służb nowych. Oczywiście bardzo zależy, w jakich służbach, i oczywiście w tej chwili ten proces jest raczej na, powiedziałbym, ukończenie ze względów biologicznych, żeby tak rzec. Natomiast no nie zmienia to faktu, że takie przypadki się zdarzają i wtedy oczywiście akta takich oficerów też zostały zastrzelone, nie są dostępne do badania. Natomiast trzeba sobie też uczciwie powiedzieć, że ta filozofia, która idzie za obecnym radykalnym zmniejszeniem zbioru zastrzeżonego, no jest właśnie taką filozofią, jak i pan redaktor powiedział, to znaczy to jest taki pomysł, że jednak skończył się już PRL, bagatela prawie 30 lat temu i już może czas by był najwyższy, żeby wszystkie akta esbeckie były dostępne, dlatego że nie ma co ukrywać, w toku jakby wybudowania czy tworzenia się III Rzeczpospolitej w tym zbiorze znalazła się cała masa materiałów, które się w nim znaleźć nie powinno, a które no jak gdyby zabezpieczały interesy raczej polityków czy możnych tego świata powiedzmy, w Polsce, powiązanych tam z nimi niezbyt ciekawymi no, jakimiś relacjami. No i oczywiście wszystkim tym osobom bardzo zależało na tym, żeby takie rozmaite powiązania nie powychodziły na światło dzienne. W związku z tym służby określone, które prawdę mówiąc do całkiem niedawna bardzo wielu przypadkach były w znacznej mierze po prostu złożone z dawnych służb, PRL-owskich, komunistycznych, po prostu w tym pomagały. To znaczy domagały się niezniesienia klauzuli tajności z dokumentów, które nigdy na to nie zasługiwały. Ale to w takim razie bardzo chyba zasadne pytanie w tej sytuacji, czy po tych różnych sensacyjnych doniesieniach, chociażby dotyczących pana Łęsa, ale nie tylko, po tym odtajnieniu, o którym mówimy, możemy się spodziewać jeszcze jakichś medialnych dań? No, kilka, jeśli wolno, jedno sprostowanie. To znaczy, że tak zwane sensacyjne doniesienia dotyczące pana Łęsa dla żadnego historyka nie były niczym sensacyjnym. Mówię oczywiście o tym medialnym. No tak, ale to wiemy, my zawodowcy, że tak powiem, wiemy to od 90 lat, to nie jest nic nowego. Oczywiście, że te dokumenty wiele wniosły, ale raczej tak uszczegóławiając pewne sprawy, mocno pojawiły się tam pewne po prostu dokumenty podpisane ręką Łęsy, co było przecież istotne. Natomiast jeśli mówimy o takich sprawach, no pewnie, że tak. Jest cała masa na przykład spraw, które, no bo znowu, żeby słuchacze nas dobrze zrozumieli. Kiedy mówimy o archiwum IPN, my zazwyczaj mówimy o teczkach tajemniczych, te słynne teczki z IPN, prawda? To pierwsze skojarzenie, które się pojawia. Te teczki to znaczy, że to są zazwyczaj sprawy dotyczące konkretnych ludzi, teczki agentów albo oficerów lub teczki figurantów tak zwanych, czyli tych osób, wobec których prowadzono postępowanie. Czy działania operacyjne. Ale oprócz takich teczek są też dokumentacje, są też teczki, można powiedzieć, spraw operacyjnych, całych działań. To się pan spodziewa, no, jakichś sensacji, jakichś ogromnych sensacji. To znaczy to, tu akurat ja się zgadzam z wieloma historykami, którzy się wypowiadają, że to będzie bomba zdetonowana pod takim mocno przebitym gmachem III RP.
dlatego że tam to wychodzi najprawdopodobniej cała masa właśnie takich spraw, tego, o czym powiedziałem na początku, rozmaitych powiązań. Okaże się, na przykład najprawdopodobniej nagle się okaże, w ilu aferach, czy ile słynnych afer III Rzeczpospolitej miało swoje początki w PRL-u, miało swoje powiązania z układami dawno tajnych służb, to najprawdopodobniej wszystko się pojawia. Zresztą wystarczy popatrzeć na atmosferę, jaka jest w dziennikarzy śledczych, to panu redaktorowi będzie bliższa. No to oni siedzą tutaj po prostu, już zacierają ręce, bo wiadomo, że to będzie wielkie żerowisko dla dziennikarzy śledczych. Ale w takim razie musi paść kolejne pytanie, czy ta decyzja o odtajnieniu przynajmniej znacznej części tych akt i tych dokumentów, to nie jest jednak w jakiejś mierze decyzja polityczna. Oczywiście, że jest. Oczywiście, każda decyzja dotycząca spraw zarządzania państwem, ale chciałbym się powiedzieć, że rozmawiamy o przyszłości, ale ja wiem o historii. Tak, ale ja mam tylko nic wspólnego. No niestety właśnie ma bardzo wiele z tym wspólnego i to jest pierwszy problem. I właśnie bez odtajnienia tych akt, to ona będzie miała jeszcze dużo dłużej z tym coś wspólnego. To jest pierwszy problem. Więc jakby odtajnienie tych materiałów pod wieloma względami likwiduje właśnie ten problem. Natomiast druga rzecz jest taka, że ja tylko odwrócił pytanie, czy też raczej inaczej na to spojrzał. To znaczy powiedziałbym, że raczej utrzymywanie zbioru zastrzeżonego było klasycznym przykładem decyzji politycznej. No tak, ale to o tym pan wspominał, że z wielu komicznych, merytorycznych powodów te pewne teczki, pewne dokumenty w tym zbiorze na życzenie jednego czy też drugiego polityka lądowania w przyszłości. Tak, nie sądzę, to raczej na życzenie, raczej w związku z bardzo potężnym, bo to jest za poważne sprawy, wie pan, że to chodziło o to, że tam, nie wiem, pan Kuczyński, który akurat ma swoje układy w partii X, prawda, przychodził tam, nie wiem, do szefa ABW i powiedział, słuchaj, Józiu, wiesz, tutaj no, trzeba by jednak, żeby tam teczka B15 jakoś nie wyszła. No, Nie, znając polskie realia polityczne, niczego nie wykluczam, ale o karierę, które mogą być wyleczyć, to delikatnie powiedziane, to mówimy o czymś znacznie więcej niż o karierę. Naprawdę. Tu raczej powiedziałbym, używając znowu takich medialnych odniesień, to zdecydowanie bardziej mówimy o seryjnym samobójcy niż o karierze. No to zabrzmiało intrygujące. No tak, ale spodziewa się pan, no poważnych sprawy, ale spodziewa się pan naprawdę informacji, które mogą nie tyle rzucić nowe światło na przykład na ten czas III RP, na pewne wydarzenia, które do dziś być może nie w 100% udało się rozszyfrować, ale czy na przykład w wyniku tych informacji jakaś kariera polityczna, mówię o obecnych politykach, może się zachwiać? Tak, z całą pewnością, żadnych konkretów oczywiście nie jestem w stanie podać, bo pojęcia nie mam, ale nie mam też żadnych wątpliwości, że to. Z całą pewnością komuś konkretnie również zależało na tym, żeby te dokumenty nie były odtajniane. Też, żeby było jasne, to nie jest kwestia złej woli jakiegokolwiek z dawnych prezesów IPN-u, może z wyjątkiem pierwszego. To jest raczej, no bo ci prezesi mieli związane ręce, oni po prostu nie uzyskiwali zgód odpowiednich ministerstw i odpowiednich służb na odtajnienie tych dokumentów, bo te dokumenty były konsekwentnie oprotestowywane. Ale co jest jeszcze jedna kwestia? Powiedział pan o tym, że te dokumenty do tej pory, gdy mówimy o dokumentach zastrzeżonych, no, miały cztery jak gdyby stopnie, czy też cztery poziomy jedności. Czy do wszystkich tych dokumentów, mimo tych zastrzeżeń, był dostęp na przykład osób zajmujących się daną tematyką, mówimy o naukowcach, historykach? Że zastrzeżonym, na tym polega zastrzeżenie zbioru. Do którego etapu ten dostęp był możliwy? Żadnego. Na tym co polega, znowu wyjaśnijmy słuchaczom, o co chodzi. Cztery poziomy zastrzeżenia dokumentów określa ustawa. I chodzi tutaj po prostu o ważność danych informacji, to jest tam od poufnego do ściśle tajnego. To są takie cztery nazwy typów zastrzeżeń. Natomiast, żeby mieć dostęp do jakiegokolwiek typu zastrzeżeń, trzeba mieć tak zwany clearing służb specjalnych, czyli zezwolenie na przeglądanie dokumentów o określonych klauzulach, które wydaje dokładnie ABW. To jest dość skomplikowana procedura, wiem, bo ją przeszedłem, a to dlatego, że każda osoba znajdująca się na kierowniczym stanowisku w IPN-ie musiała przejść taki pełny klient.
I tyle. W istocie rzeczy... Także najczęściej, proszę Państwa, o papieża chodzi, gdy jesteśmy tutaj w Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją. Co jeszcze, proszę Państwa, takiego ciekawego we straży? Przebudźcie się, proszę Państwa, co jeszcze takiego ciekawego, bo czy Bóg nas opuścił? Też, jak są trzęsienia ziemi, ludzie mogą tak sobie pomyśleć. Nikt, kto czyta takie dokumenty, nie ma prawa ujawnić niczego, co w tych dokumentach można było. W związku z tym nie, ani kiedy ja panu powiem więcej, to tylko historycy. Sądy nie mają prawa dostępu do takich dokumentów. Taka najsłynniejsza sprawa właśnie związana ze zbiorem zastrzeżonym i odtajnianiem IPN-u, odtajnianiem z nich dokumentów. No na przykład cały szereg spraw, które dotyczyły afery FOST, czyli najsłynniejszych, jeśli nie najsłynniejszej afery, no przełomu powiedzmy PRL-u i początku III RP, nie została rozstrzygnięta przez sądy, czy oceniona przez sądy, ponieważ sądy nie ludzie poznają sens życia. Znają prawdę w Biblii, proszę Państwa. Na całym świecie, czy po całym świecie zgłoszona Ewangelia o Królestwie Bożym, po całej ziemi, na świadectwo na wyspach, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Że ta wąska rzesza głosi imię Boże Jehowa w egipskiej świątyni, proszę Państwa. Kiedy po raz pierwszy imię Boże Jehowa lub Jahwe pojawia się w źródłach pozabiblijnych, proszę Państwa, niektórzy uczeni z przekonaniem twierdzą, że już w XIV wieku przed naszą erą. Dlaczego tak uważają? Przed rokiem 1370 Egipcjanie zdążyli już podbić wiele krajów. W Egipcie panował wówczas faraon Amenhotep, czyli Amenofis III, który zbudował wspaniałą świątynię w Solebie w Nubii, dzisiejszy Sudan. Gdy archeolodzy odkryli pozostałości tego przybytku, znaleźli napis sporządzony egipskim pismem hieroglificznym. Zdaniem niektórych zawiera on hebrajski tetragram JHWH, czyli Jehowa. Inskrypcja ta jest o 500 lat starsza od słynnej steli Męszy, uznawanej wcześniej za najstarszy zabytek zawierający imię Bożie. Ale skąd imię Boga, imię Bożie w Biblii wzięło się w egipskiej świątyni? Tutaj już też omawiałyśmy ten temat, czytałyśmy, że to jest bardzo ciekawe. Skąd imię Boże wzięło się w egipskiej świątyni? Faraon Amenhotep III poświęcił zbudowaną przez siebie świątynię bogów Amonowi Re. Miała ona jakieś 120 metrów długości i stała na zachodnim brzegu Nilu. Podstawy kolumn jednej z sal ozdobiono hieroglifami z listą terytoriów, które rzekomo podporządkował sobie Amenhotep. Każde z nich zostało przedstawione pod postacią jeńca z rękami związanymi na plecach i tarczą z nazwą kraju lub ludu, z którego pochodzi. Wśród tych hieroglifów figuruje tak zwany lud Szasu, czyli Szosu. Szosu. O jaki naród chodzi? Nazwą Szasu Egipcjanie określali Beduinów, pogardzane plemiona zamieszkujące na wschód od Egiptu w południowej Palestynie, w południowej Transjordanii i na Półwyspie Synaj. Według niektórych uczonych terytoria Szasu sięgały na północy aż do Libanu i Syrii. Napis z listy podbitych krajów znalezionej w siedzibie bywa odczytywany na różne sposoby. Jahwe, kraina Szosu. Szasu, kraj Jahu lub kraj Szasu JHW. Zdaniem egiptologa Johna Leclerca imię
wyryte na tarczy, co lewi odpowiada tetragramowi Boga Biblii JHWH, czyli naszego Boga. Jak? Także strasznie ciekawe to jest, proszę Państwa. Strasznie to jest ciekawe. Niech Państwo się przyjrzą, prawda? Jakwe kraj Szosu. Szosu kraj Jachwe lub kraj Szosu JHW. Większość uczonych uważa, że w tym i podobnych kontekstach imię Jachu lub Jachwe musi się odnosić do miejsca lub regionu. Badacz Szumuel Achitiv, proszę Państwa, twierdzi, no różne są wymowy, że inskrypcja ta określa obszar, po którym wędrował klan czcicieli Jachu, Boga Izraela. Jeśli ten wniosek jest słuszny, byłby to jeden z przykładów starożytnych semickich nazw odnoszących się zarówno do miejsca, jak i Boga. Na tej samej zasadzie mianem Aszur określano Asyrię i jej najwyższe bóstwo. Także widzicie Państwo, takie ciekawe rzeczy tutaj.